Panie trenerze, za nami kolejny meeting bokserski z udziałem zawodników ostrołęckiej Wiktorii. Wczoraj boksowaliście w Ostrowi Mazowieckiej, dzisiaj byliście gospodarzami meetingu bokserskiego w Ostrołęce w hali przy ulicy Partyzantów. Jak pan oceni ten weekend w wykonaniu pięściarzy ostrołęckiej Wiktorii? Znaczy, nim przejdę do oceny dzisiejszego spotkania, to pragnę poinformować państwa, że nasz zawodnik, młodzik Marcin Zaniewski, jeszcze w tej chwili boksuje w walce finałowej w Mistrzostwach Polski Młodzików w Poznaniu. Jestem sam, ponieważ nie mogłem jechać z racji tej, że tutaj dzisiaj boksujemy u siebie. Czyli walczy w tej chwili Zaniewski o Mistrzostwo Polski Młodzików, ale już jest pewnym wicemistrzem Polski na pewno. W tej chwili boksują, także nie wiem wyniku. Oprócz tego wczoraj boksowaliśmy w turnieju niepodległościowym w Ostrowie Mazowieckiej z udziałem kilku ekip też z naszego województwa i z Olsztyna również. I tam wypadliśmy bardzo dobrze, wszyscy nasi zawodnicy, więc Kaczyński, Waszkiewicz Kacper, Waszkiewicz Jakub, Kowalczyk, wszyscy ci czwórka zawodników wygrali swoje walki z przeciwnikami. Dobrze boksując, nawet także Damian Krukowski w kategorii 60 kg został uznany najlepszym technikiem tego turnieju. I dzisiaj, przejdźmy do dzisiejszego turnieju. Ten turniej, z uwagi na brak wielu ekip, które obiecały przyjechać, potwierdziły przyjazd i nie przyjechały, no zmniejszył poziom i ilość walk, poziom turnieju. Wiele było jednak mimo wszystko walk tych dość dobrych. Nasi zawodnicy wszyscy praktycznie zwyciężyli w dzisiejszym również turnieju, a najlepszymi zawodnikami turnieju zostali uznani Kamil Ziemek w kategorii 75 kg i Kacper Waszkiewicz w kategorii 60 kg. Pozostali chłopcy i ci, szczególnie mnie to cieszy, że ci młodzi zawodnicy, czyli młodzicy jeszcze, rocznik 13-14-letni, że ci boksowali i boksowali po prostu ładnie. To jest największe moje szczęście, że oni boksują, a nie biją się. Ponieważ, jak to ja zawsze powtarzam, że lepiej boksować w ringu niż bić się na ulicy. Przecież bić się każdy prawie potrafi, mężczyzna, ale boksować ładnie, technicznie bronić się, a to już nie, to jest sztuka. I tej sztuki, ja staram się tą sztukę właśnie, przeważnie obrony, wpajać tym młodym dzieciom. I to jest bardzo miłe, wspaniałe, że oni boksują, a nie biją się. Wszędzie, gdzie jesteśmy, w Polsce, na różnych turniejach, to Wiktoria Ostrołęka chwalą za właśnie przygotowanie techniczne, piękne walki. Dziękuję bardzo, panie trenerze, za ocenę. Dziękuję bardzo.